Dzień dobry. Tutaj podcast branżowisko po raz 185. Witają się. Karol Klos, dzień dobry. I Paweł Gregorczyk. Pierwszy temat dzisiejszego odcinka to rynki zachodnie. W zasadzie y, wiąże się on bardzo ze wszystkimi, praktycznie, tematami, nawet z przeglądem ekonomicznym bowiem nie tylko liczby roku 21, ale również pierwszych miesięcy, w zasadzie już trzech kwartałów, to nie pierwsze miesiące, no trzech kwartałów roku 22 i przewidywania nawet na rok przyszły. No i mamy tutaj badanie. Taki raport agencji Interconnection Consulting, który mówi o największych rynkach w Europie Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, które to zakończyły 21 rok wzrostem sprzedaży, wolumen plus 10%. No i jest to lepsza lepszy odnośnik niż przychody i sprzedaż wolumen no, plus prawda. 10%. No i tak już mówiąc o tym wolumenie, mówimy o 49 milionach sprzedanych jednostek okiennych. No i też pierwszych 6 miesięcy tego roku pokazywało, że może być to dobry sezon. Mówimy oczywiście o rynkach Europy Zachodniej. I w trzecim kwartale niestety ten trend się zaczął zmieniać i zauważono spadki. Popytu, analitycy z tej agencji zakładają, że bieżący rok, mimo to, powinien się zakończyć wzrostem w sprzedaży na poziomie 2,6% pod kątem wolumenu. No właśnie, w Polsce chyba nie jest aż tak mimo wszystko optymistycznie, no bo w przychodach możemy rzeczywiście, czy, czy w sprzedaży możemy liczyć na plusy, natomiast wolumenowo nie wiem, czy, czy możemy sobie pozwolić na taki optymizm, że rok zakończymy na jakimkolwiek plusie. Szczególnie pokazuje to ten trzeci. No i pewnie za chwilę czwarty, czwarty kwartał mm -hmm. roku 22. Natomiast rynki europejskie tutaj trochę ratują. No i ja się tutaj chciałem podeprzeć rozmową w najnowszym forum branżowym. Rozmową z Panem Mikołajem Plackiem. Któryż to opowiadał nie tylko o spółce hiszpańskiej, o tym dlaczego tam, co tam robią, nie tylko o, 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 o tym, co się dzieje w Polsce, ale generalnie bardzo ciekawy wniosek tutaj. Jedno zdanie pozwolę sobie przeczytać. Ojej, zgubiłem to zdanie, ale już wiem. Na pytanie, czy tylko o ustabilizowanie cen? To może być problem, bo już dzisiaj widać, jak małe jest zainteresowanie oknami. Myślę, że porównując rok do roku spadło ono o kilkadziesiąt procent. W październiku było to 40-50% i nie mówię o sprzedaży segment, segmentu premium, lecz generalnie o popycie na okna w naszym kraju. To jest wypowiedź jednego z czołowych producentów okien w Polsce, że 40-50% spadek zainteresowania w październiku. I jakby to nie znaczy, że ognoplast zaliczy jakiekolwiek dołki, bo dalej w tych wypowiedziach podpiera się tym, co teraz Państwu pokażę na ekranie, czyli rynki zagraniczne. Eksport tak, i no, on dalej będzie ciągnął jeszcze tę, tę sprzedaż, prawda? Przede wszystkim rynek remontowy, i tu również pozwolę sobie cytat. W zasadzie jest cały wywiad opatrzony tym cytatem. Gdyby w przyszłym roku program Czyste Powietrze zaczął funkcjonować na szerszą skalę i miałby większy udział w wymianach, to spadek obrotów rzeczywiście byłby dużo mniejszy. To pomogłoby wszystkim producentom i ich dealerom, a także całej branży. Zgadzamy się z tym, bo mówimy o tym o tym od kilku tygodni bardzo głośno. I e, ciekawostka natomiast jest taka, co, co ja z tego zauważam, że okej, okay, firmy, które eksportują, sobie poradzą, będą tam miały duże rynki zbytu, natomiast podmioty mniejsze, które handlują tylko na rynku polskim, to również padło w tym, w tym wywiadzie, będą miały duże problemy. Tak. Bo to jest nie tylko kwestia spadku popytu, załamania wręcz tego popytu e, w Polsce, ale również zwiększonych kosztów również niedostępności towarów. No i również mówiliśmy o tym kilkukrotnie firmy większe mają większe argumenty zakupowe. No i to chyba tajemnicą policyjna jest fakt, że mamy też mocno niedoszkolone sieci handlowe. Tutaj też jest często problem, że do tej pory wielu handlowców czy wielu dealerów stolarki tak naprawdę musiało się ograniczać do odbierania telefonów, do odpowiadania na zapytania e-mailowe i to wystarczało, by cały czas mieć wzrosty, świetną sprzedaż. Teraz trzeba albo włączyć, albo nauczyć się takiej aktywnej sprzedaży, pozyskiwania klientów, poszukiwania ich na rynku, wchodzenia w ten rynek. Nie każdy to umie i zresztą właśnie pan Mikołaj Placek w wywiadzie też o tym mówi, że... Teraz nadszedł, nadszedł czas na polskim rynku do tego, by szkolić właśnie dealerów. Będziemy też to robić w kontekście dotacji na czyste powietrze między innymi. W ramach całej akcji tutaj będziemy tworzyć taką koalicję termomodernizacji. Więcej na ten temat w dotacjenaokna.pl. Więc widać, że zmienia się ten rynek. Zresztą o tym, że najwięksi będą mieć możliwość nadrabiania strat eksportem, a większe problemy będą mieć właśnie ci, którzy oparli swoją sprzedaż na rynku polskim. Mówiłem też w takim komentarzu do, dla Pulsu Biznesów ubiegłym tygodniu, gdzie coraz mocniej widzimy chyba jednak, że jesteśmy branżą dwóch prędkości, że, że ci krajowi producenci oparci na tej sprzedaży miejscowej mocno hamują a odjeżdżają im właśnie ci, którzy mieli jednak kilkudziesięcioprocentową sprzedaż eksportową. To Ty, baweł już poważny influencer jesteś, jak Ciebie je Puls Biznesu cytuję. Mało tego, nazwali to okiem eksperta. Uuu, grube rzeczy, grube Rzuciłem rzeczy. Rzuciłem okiem na, na rynek i takim e, Ja dorzuciłem do naszej rozmowy tutaj na środek pomiędzy nas eksperta z pod Krakowa. E. Jak pokazałeś właśnie ten wywiad, to się tak uśmiechnąłem, bo pamiętam okładkę sprzed lat, jak pani... A ja ją mam tutaj. O! Jak pan Mikołaj nam tutaj zmężniał, bo tutaj jeszcze wyglądał jak taki trochę na sto lat, bym powiedział. Ciężko jest to pokazać jakby w, tutaj w kamerze, bo tego za bardzo nie widać, ale taki, mam nadzieję, że się pan Mikołaj za to nie obrazi. obrazi taki dość dziewiczy zarost. Tak. A teraz no naprawdę przemiana bardzo. No ale to wiesz, 2006 rok, no no tak, to... to lata temu. To lata temu, wtedy pan Mikołaj, jak dobrze kojarzę, zaczynał e, piastował już stanowisko e, prezesa zarządu, ale no to było to. Początki było, chyba jakieś. Tak, to mhm. było lata temu, mhm. lata. E, 22, 2006 nawet nie jestem w stanie policzyć, ile to jest, bez e, 4, 16 lat. No to kawał czasu. E, tak jest. E, no My... i e, ta rozmowa odbyła się niedługo po konferencji e, oknoplastu która wraca w ogóle do e, cyklicznego odbywania się tak. po, po okresie pandemii. E, wiem, że były plany również wcześniej, jak się pandemia tylko zaczęła. Były plany na to, żeby e, pojechać do Hiszpanii, e, żeby tam zorganizować he, Hello Oknoplast. Może jeszcze to się wydarzy. Natomiast bardzo uważam trafnie e, oceniona obecna sytuacja na rynku, e, to co będzie... E, Koniem takim pociągowym. No i e, chciałoby się zapytać o receptę, e, czy jak, jakie są plany, albo jak można szacować przyszły rok i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to już nie będę spoilerował, przeczytać je sami e, w tym wywiadzie. To ja coś zaspoileruję, bo no. Interconnection Consulting odpowiada no troszkę właśnie. na to pytanie i według ich szacunków musimy oczekiwać niestety spadków w przyszłym roku. Oni je szacują na około 3%, mówimy cały czas o wolumenie sprzedaży, ale oni widzą w tym tak naprawdę troszkę w różowych okularach tę rzeczywistość, bo oni mówią o tym, że będziemy to porównywać do bardzo wysokiej bazy jednak, więc nie jest to zły wynik, gdy mówimy tylko o 3% spadkach, natomiast też warto chyba jednak to podkreślić, że Dobre prognozy dotyczą rynku remontowego w Europie i oni o tym mówią, ponieważ według ich szacunków... To jest liczba, którą trzeba koniecznie tak, zapamiętać. Dwie trzecie, 66% to sprzedaży okien na tych pięciu zachodnioeuropejskich krajach to jest właśnie rynek remontowy. Polsce również szacuje, że jest to około 70%, no i tutaj zastanawiam się od razu nad tym, ile firm się w ten sposób komunikuje. Niewiele. Mało kto, tak. Są takie, oczywiście, które pokazują fajne termomodernizacje i chwalą się tym. Ja wiem, że trudno jest uzyskać albo zorganizować zdjęcia po już skończonej termomodernizacji, bo okna montuje się wcześniej. Natomiast Właśnie do tego klienta powinniśmy się kierować. Właśnie po to jest nam program Czyste Powietrze, po to nam są dofinansowania i ta edukacja tak. w zakresie e, akademii. Więc... Ale pamiętasz, jak już tyle odcinków temu mówiliśmy o tym, że to jest taki niezagospodar... niezagospodarowany teren komunikacyjnie, żeby była jakaś firma ale była, ale to... producencka, która by właśnie reklamowała. Renowacje, a nie jakieś, wiesz... To nie chcę nikogo fensi, tutaj budynki pominąć, więc nie będę mówił, które firmy, ale widziałem rzeczywiście takie, które pokazują efekt przed i po i, i eksponują w tym bardzo wyraźnie swoje produkty, więc droga jak najbardziej słuszna. A to, co my mówiliśmy, no prawie rok temu już, myślę, że troszkę... Od, od, od roku się do tego na różne sposoby zabieraliśmy i już wtedy plany powstawały, już wtedy rozmawialiśmy o tym z wieloma producentami, no to wtedy to było takie, wiesz, jest program Czyste Powietrze, skorzystajmy z niego, widzimy w tym szansę, ale teraz wydaje się to być coś nieuchronnego, coś co nas nie ominie. To znaczy jeszcze wtedy to było takie, że widzimy w tym potencjał. I że widzimy dobry kierunek, natomiast teraz nie widzimy innego kierunku w tak, zasadzie. To jest jedyny, to, to prawda. Przejdźmy do kolejnego tematu. Wspomniałeś o tym, że Okno Plast wrócił do organizowania swoich corocznych konferencji. Takie coroczne konferencje branżowe organizuje też grupa Roto i ona organizuje je od kilkunastu lat. Teraz odbyła się 17 edycja. To są takie międzynarodowe dni prasy. Branżowej, tak bym to przetłumaczył. Tym razem odbyły się one w Bawarii, 60 km od Monachium, w pięknej miejscowości Rotach Eiger, która mieści się przy malowniczym jeziorze. Tam w ogóle na przykład swój dom ponoć posiada Manuel Neuer z, z Bayernu Monachium, więc piękna okolica. No i tam dowiedzieliśmy się, jak wyglądały wyniki Roto. Przez ostatnich 9 miesięcy. No i chyba myślę, że najciekawsza jest jednak prognoza ROTO na przyszły rok, bo jest ona bardzo optymistyczna, jak na to, co wydaje nam się spływa, jeśli chodzi o informacje z rynku. Więc... Tylko, że cały czas Roto, z tego co widzę, komunikuje o przychodach. To prawda. I na każde pytanie, jak mają się te przychody do wolumenów, mówią, że bardzo trudno to ocenić, ze względu na to, że każda dywizja troszkę inaczej się rozlicza, no bo mamy dywizję, która w zasadzie sprzedaje tylko usługi, mamy dywizję produkcyjną, czyli mamy tam przecież okna dachowe, mamy też okucia, czyli dostawcę, więc oni mówią, że trudno jest to zestawiać, natomiast cały czas mówią o, o wzroście przychodów. Przypomnijmy, poprzedni rok, to jest rekord przychodowy grupy ROTO. Tam było 807 milionów euro przychodu. Co ciekawe, w ostatnich kilku latach od 2020 roku licząc ROTO zwiększyła się przychodowo o 1 trzecią. 30% wzrostu mają. E co wiemy do września, do końca września, e, sprzedaż na poziomie 674 miliony euro, wzrost 9,2% i prognozują, jak powiedziałeś, 23 rok jednocyfrowym wzrostem. Teraz mają do września 9,2% i nie, nie spodziewam się, żeby 9% aż mieli, ale nawet niech mają 5,6, kiedy na rynkach europejskich prognozuje się, Spadek wolumenu, natomiast tutaj mówimy o przychodach, więc tak. no to za, różnie, różnie może wyglądać sytuacja komponentowa, sytuacja surowców do produkcji i tak dalej. To może wpłynąć na podwyżkę cena, co za tym idzie, rzeczywiście uda się wypracować przychód na plusie. Mhm. Natomiast widzą również i to już kolejny Kolejny wątek, który tutaj wplatamy w związku ze spowolnieniem, bo widzą wyraźne spowolnienie i jak oceniają, jest ono takie same dla Europy, Ameryki oraz Azji, natomiast nie, nie, nie prognozują, żeby tutaj drastycznie dalej spadało. Tak, nie musi to oznaczać drastycznych spadków. Ja spytałem w takiej rozmowie... W międzyczasie pana Eckharda Kajla, szefa holdingu, skąd taki optymizm? No bo jednak te sygnały idące z rynków o wycofywaniu się z nowych projektów budowlanych, o załamaniu się nowego budownictwa, o rosnących cenach energii i tak tak dalej. Trudno tutaj szukać takiego optymizmu, że będziemy rosnąć cały czas w takich solidnych, jednocyfrowych tutaj procentach. On mówi o tym, że patrząc na taką średnioterminową jednak perspektywę, no to naprawdę ten popyt na budownictwo nie będzie spadał. Mm -hmm. W takim mm -hmm. sensie, że nadal brakuje nowych mieszkań w całej Europie, że mamy te niedostatki, że cały czas musimy termomodernizować budynki w Europie, ponieważ mamy ambitne plany środowiskowe w Unii Europejskiej i tak naprawdę dopiero w momencie, w którym te zasoby budowlane zostaną termomodernizowane, a te braki jakby tych powierzchni mieszkaniowych w Europie zostaną zaspokojone, dopiero wtedy możemy w takiej dłuższej perspektywie mówić o wyraźnych spadkach w budownictwie, bo co się miało wybudować, zostało wybudowane, co się miało zmieniać, jeśli chodzi o renowacje, zostało już to zrobione. To dosyć długa perspektywa jest, bo również w Polsce określa się to na dziesięciolecia, w Europie także. Więc długa perspektywa, jak roto szacuje takich utrzymującego się dobrego popytu, a później będą inne okoliczności i trzeba będzie termomodernizować to, co się teraz termomodernizuje. Tak, no więc... Zestarzeją się nam te okna za, za jakiś czas. Tak prawda? jest. Więc znowu wracamy, czy podkreślamy z kolejnymi partnerami, to, że termomodernizacja oraz istotność rynku remontowego w sprzedaży stolarki. Cieszy mnie to bardzo. Mówimy to my, mówi to pan Mikołaj Placek, mówi to Eckhart Kajl. Mówi to, to, to nawet Interconnection Consulting. No, wszyscy. Sobie. Ale pod tym znakiem jeszcze będziemy kontynuować. Na przykład mogę ci powiedzieć, że Związek Polskie Okna i Drzwi pokazał swoją nową identyfikację wizualną i swoje plany na Budmę. No i zniknął kolor czerwony, pojawił się kolor zielony. A orzełek? Jest, 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 ale e, powiem ci, że bardzo moim zdaniem tego brakowało. Jakby, może to nie jest wielka zmiana, ale e, znaczy z punktu widzenia mm, odbiorcy po raz pierwszy, czy coś w takiego. Komunikacji wizualnej wiele zmienia. Tak, tak i w ogóle skojarzenie, jakie to mhm, budzi tak. i e, przestawienie pewnego akcentu. Mhm. Moim zdaniem jakby... E, nie znam szczegółów i nie wiem jak to jest mierzone. Natomiast moim zdaniem Monteriada raz, że wyczerpała swoją formułę, dwa, moim zdaniem nie, nie była jakoś super efektywna. W tym sensie, że nie zmieniła dużo w tym świecie w świecie stolarki znaczy, w dotychczasowej formie. Ten kto miał wykonywać prawidłowy montaż wykonuje już, ten kto będzie ściemniał klientowi, że nie trzeba, będzie dalej ściemniał znaczy, budowa świadomości tego rynku zaczęła się e, wtedy i jeszcze lata wcześniej. E, była ona prowadzona przez parę lat, było to coś odkrywczego, coś nowego, natomiast moim zdaniem od e, co najmniej dwóch, może trzech lat, już nie bardzo miało to uzasadnienie i było po prostu trochę nieefektywne. Natomiast te działania obecne i nastawienie na wymianę stolarki, na termomodernizację w kontekście właśnie rynku remontowego tak, jest przy, szczególnie tak. ważne. I przy okazji można oczywiście dalej komunikować prawidłowy montaż przy tym. Dokładnie, dokładnie. Ale. ale Przydał się, przyda się nowy bodziec, jeśli chodzi o komunikację taką właśnie w rynek y, organizacji branżowej. To, to prawda. A wiesz co, jeszcze tylko jedno zdanie, bo zapomniałem, od, warto odnotować, że ROTO, jeśli chodzi o ich dywizję okien dachowych, wprowadza absolutną nowość, pokazali nam ją po raz chyba pierwszy, ona jest, już wchodzi na rynki niemieckojęzyczne. To jest nowy segment dla ROTO, y, czyli mówimy tutaj o oknach płaskich, dachowych. E, znaczy no, do, do paski, tak, tak, tak. No hmm? już y, Fakro, Velux, tak. on, oni to mają. Koro to brakowało czegoś takiego w portfolio, pojawiło się. E, no dobra, e, idziemy dalej, idziemy dalej. E, Co ciekawego się działo jeszcze w branży? Odeślemy do strony internetowej. W kilku polskich firmach e, produkcyjnych ostatnio nastąpiły zmiany na stanowiskach kierowniczych. Nowych dyrektorów mają między innymi Okno+, Plus, Vetrex, a także Slonawy. E, to pod tytułem nowi dyrektorzy w branży, ale nie, nowi, nie nowi. O, e, znaczy w branży znani, e, ale na nowych stanowiskach. E, tak. Polecam e, ten artykuł. Dalej. E, Kliknij, proszę. Proszę Cię bardzo. O, już myślałem, że zapomniałeś. Ja, ja, ja. Rynek okien w zachodniej Europie po okresie dużej koniunktury na początku tego roku. W drugiej połowie sezonu odczuwa spowolnienie popytu. Lepsze prognozy dotyczą rynku remontowego w Polsce. Nie czytałem tego wcześniej. W sensie widzisz, a tu kolejne potwierdzenie. Kolejne potwierdzenie. I myślę, że przez długi czas będziemy w, w tych tematach e, tkwili. Tak, ja myślę w ogóle, że ten odcinek sponsoruje hasło e, remonty. Rynek remontowy e, termomodernizacja. Oraz termomodernizacja. Tak. Kolejna informacja to Gealan, który podsumował swoje działania zmierzające do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, to m.in. stosowanie recyklingu, ale także wykorzystywanie zielonych źródeł energii. Więcej na ten temat w artykule Gealan ogranicza emisję dwutlenku węgla. RKD zdecydował o inwestycji w odnawialne źródła energii, także Viking konsekwentnie dbał o własny prąd. Wiking nawet przymierzaliśmy się do czegoś większego, powiem ci. przymierzaliśmy się. Jeszcze do... więcej chciał prądu. E, tak, przy, przymierzaliśmy się do takiego czegoś. E, natomiast nie wszystkie warunki energetyczne, że tak powiem, pozwalają na to, mhm. żeby, żeby w danej tam rozważanej lokalizacji to, to, to zrobić. E, obecnie z alternatywnych źródeł energii korzysta coraz więcej producentów drzwi w Polsce, to pod tytułem producenci inwestują w alternatywne źródła energii. Energii, a taka ciekawostka, którą ja tutaj dorzucę e, tanieją instalacje fotowoltaiczne do 50 kW. A, e, w kontekście takich, czy, czy porównując do okresu wakacyjnego, a szczególnie końcówki pierwszego kwartału, e, ja widzę znaczne, znaczne spadki przede wszystkim na konstrukcjach stalowych. E, I i no tak, i stal, idzie. staniała, więc... Ale zwrot inwestycji również bardzo się poprawił, no bo nie dość, że staniały nam e, instalacje względem końcówki pierwszego kwartału, ceny prądu to, to ceny prądów wzrosły, tak. no mhm. to zwrot inwestycji rzędu do pięciu lat, nawet do pięciu to lat jest realny, to jest 20%... E, e, Stopy zwrotu inwestycji. Tak, tak, to jest no, bardzo, bardzo, bardzo dużo. dobry wynik. I ostatnia informacja. Jak wynika z danych Instytutu IFO, fala rezygnacji z projektów budowlanych w Niemczech była nieco mniejsza w październiku niż we wrześniu. Nastroje gospodarcze są jednak fatalne, i piszemy o tym w informacji pod tytułem Fala rezygnacji w niemieckim budownictwie nieco słabnie. Taka słodko-gorzka informacja. Fala rezygnacji. Słabnie, słabnie, ale i tak nas zalewa. Dobrze, teraz przed nami krótki przegląd ekonomiczny, a w nim m.in. podróż do Stanów Zjednoczonych. Here comes Pierwsza informacja z Jeldwyn, który zamknął trzeci kwartał wzrostem przychodów 13% do prawie 1,3 miliarda dolarów bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Skorygowana EBITDA wzrosła o prawie 18%. Prognozy pozostają niezmienione, jednak zmienili swoją prognozę dla Ebitdy mianowicie zaktualizowali ją na rok 2022 na cały rok, tak? Rychło tak. w czas do poziomu 400 do 420 milionów dolarów, a prognozowali 430 do 450 milionów tak. dolarów, więc tutaj rentowność jest niższa, jest, jest nie, nie tak dobrze jak planowali. To prawda i też inny z czołowych producentów Masonite, w Stanach Zjednoczonych oczywiście czołowy, podał wyniki za trzeci kwartał. Tu są dwucyfrowe wzrosty sprzedaży netto, mówimy o plus 12%. W okresie od stycznia do września wzrost wyniósł 13%. Skorygowana EBITDA w przypadku Masonite wzrosła o 7% w ujęciu kwartalnym i o 12% za 3 kwartały tego roku. Wyniki te nie obejmują akwizycji firmy Endura Products, która, jak oczekuje zarząd Masonite, umożliwi połączonej organizacji przyspieszenie innowacji i napędzanie wzrostu na nowych i istniejących rynkach. Oczekuje się, że przejęcie zostanie zamknięte pod koniec tego roku po zatwierdzeniu przez organy regulacyjne. Chciałem powiedzieć, że e, firma Masonite International ma super nazwę i ma super logo. E, po pierwsze... E, m, stodoły tam widzę. Widzę stodoły, e, może nawet domki modułowe, nowoczesne, e, ładne kolory, e, no, kojarzące tak się z ekologią. Monster Energy Drink nawet. Tak, tak Ale miał, kojarzące tak? się z jednej strony z ekologią, tak. e, no taka nowoczesność, no i nazwa, Masonite, e, tak brzmi prestiżowo. No i ten brzmi podpis dobrze. Doors that do more. Ciekawe, co więcej robią te drzwi. Otwierają się i zamykają. Ale one mogą być zewnętrzne i wewnętrzne. No tak. I, i amerykańskie. I prawe i lewe. I mogą wspominać amerykański sen. I można przez nie wchodzić i wychodzić. Taka ciekawostka. I, regulują, i się regulują jeszcze. Tak, tak. Tak, e... widzicie? Dużo, dużo potrafią generalnie. Nie, brzmi bardzo prestiżowo. Podoba tak. mi się i nazwa, i logo yy, yy, propsuje. To teraz świat szkła. Świat szkła. NSG Group, właściciel m.in. Pilkingtona, podliczył wyniki półrocza finansowego 2023, bo oni już mają rok taki, mhm. tak, tak, tak już się dzieje. Tak, tak, tak. Dane finansowe dotyczą okresu od kwietnia do końca września 2022, a skończą rok obrotowy właśnie w 2023 roku, po pierwszym naszym kwartale roku. To będzie dla nich ostatni kwartał tak, tak, tego tak. roku obrotowego. W tym czasie przychody koncernu wyniosły, 12,2 miliarda złotych w porównaniu do 9,94. Zysk operacyjny wyniósł 14, przepraszam, 470 milionów złotych w stosunku do 410. Wzrost o 60 milionów złotych. EBITDA 1,1 miliarda w stosunku do 1,08 miliarda złotych. I tutaj e, praktycznie bez zmian, przy czym e, widać, że zysk operacyjny jest dużo wyższy. Tak, no operujemy tutaj oczywiście kwotami w złotych, bo oni podają wyniki w Wienach, a nikt nie ma w głowie takiego podstawowego przylicznika, czy to jest 1 do 4, czy 1 do 5 i tak dalej. Prawie 1 do 30. Mhm. Spółka Dokładnie. przyznaje, że na zyski miały wpływ szczególnie gwałtownie rosnące koszty produkcji, ale udało się je wypłaszczyć wprowadzając zmiany w cennikach, podnosząc ceny produktów, ale również, co istotne, podnosząc wolumen sprzedaży. Tak, i jeszcze taka istotna informacja to inwestycje w Polsce. Zarząd NSG Group zdecydował o inwestycji w sandomierzu. Tam będzie modernizacja hali produkcyjnej, staną na niej zainstalowane dwie nowe linie do produkcji szyb zespolonych, stoły do krojenia szkła, podnośniki nożycowe, manipulatory, giętarki czy suwnice. I przechodzimy do. Ciekawostka jest natomiast taka, że kolejna firma, również szklarska, ale przede wszystkim NSG w kontekście sandomierza, moim zdaniem to jest firma. Która nie ma co się oglądać akurat na e, instalacje e, fotowoltaiczne w kontekście odnawialnych źródeł energii, tylko oni powinni już myśleć o mikroreaktorze jądrowym. I mówię no, to się. z całkowitym tak, 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 przekonaniem. Tak. E, i, I to nie jest śpiewka e, czy melodia przyszłości, bo e, wiem, że co najmniej e, dwie rozmowy w naszej branży na temat mikroreaktorów jądrowych się toczą. No i aby się udało, bo... Co ciekawe, to jest... wiem to nie od producentów, tylko od, od dostawcy mikroreaktorów jądrowych. Rozumiem. E, ale no to, 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 to to jest dopiero, powiem ci, to będzie news. Chciałby no, się powiedzieć bomba, ale dość... Lepiej nie. Dość nie... E, Game changer, to jest lepsze słowo. Takie powiedziałbym... E, e, o Jezu, słowa mi brakuje. Że jest e, takie dość niefortunne połączenie Bojej, słów. To a propos tej niefortunności, to TVP Sport puścił w dniu e, no, historii z, z, tym, z tą rakietą na terenie Polski. Od, wypuścił newsa mm, o tym, że szczęsno odpalił bombę. O. I potem widziałem, że była edycja jakaś 20 minut później, bo się ktoś zrefektował, że szczęsny powiedział coś tam. No tak, no to game changer w postaci mikroreaktora jądrowego. To, to, to może się zdarzyć. Budowa trwa, ale w sensie to, to jest proces. Nie chcę. Nie, nie, znaczy, trwa, nie jeszcze. trwa jeszcze u jeszcze nikogo. nie zaczął, ale chodzi mi o to, że to jest proces, natomiast bardzo realny. Pozostajemy w sieci szkła. Tym tak. razem samą go Firma podliczyła, że w trzecim kwartale osiągnęła dwucyfrowe wzrosty we wszystkich segmentach. Ogólnie wartość sprzedaży była wyższa o 19,6% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosła 12,92 miliarda. Euro. Jeśli chodzi o dynamikę wzrostu organicznego, to było na poziomie 13,4%. No i saint używa takie, takiego wskaźnika like for like do opisu sprzedaży. No i w trzecim kwartale tego roku było na poziomie 13,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021. W Europie sektor renowacji był w dobrej kondycji, podczas gdy dział nowego budownictwa odnotowywał spowolnienie, więc po raz kolejny mamy sponsoring naszego odcinka przez słowo remont, renowacje i termomodernizację. Tak, kolejna firma, która to w swoich komunikatach podaje, z kolei wskaźnik like for like. Jak dobrze pamiętam, również Sąfii go stosuje do tego, żeby określić swoje wyniki nie tylko Jakoś przy... chyba francuzi to lubią widocznie nie tylko przychodowo, ale również właśnie taki powiedziałbym najbliższy temu wolumenowy czy produktowy ile, tak. ile się sprzedaje. Dobrze, czas na przegląd giełdowy. No i <laughs> co tam? Na bardzo, giełdzie. bardzo dzieje się? E, dzieje się tak. Pierwsza spółka ML System malutki wzrost 4,1%. A e... puścili informacje o dużych wzrostach w tym po trzecim kwartale ale skoro nie mamy przy okazji wyników o wzrostach e, spadku, to znaczy, że e, raczej powiedziałbym, że spółka dołuje, a nie jest w jakiś tam ten... No znowu będzie się, że tak powiem, teraz przez długi, długi czas e, odbijać i pompować, no tak. żeby wrócić do jakiegoś poziomu, chociaż 80 zł. A wzrosty przychodowe, to tam było ponad 20 parę procent chyba za trzeci kwartał, z tego co pamiętam, będziemy o tym oczywiście pisać. Dalej Grupa Kenty plus 5,58 wzrost do poziomu 543 zł i już mówiliśmy od jakiegoś czasu, że Grupa Kenty będzie... Rosła, bo już było dosyć nisko, cała giełda była, była nisko. I teraz petarda w postaci spółki Selena, która notuje wzrost 19,26%. I co to się stanęło? I piątek Ale zamyka świeca. na poziomie wysoko 22 zł. W momencie, kiedy ja spisywałem, czy, czy, czy robiłem zestawienie do to nawet było 22,6 i natychmiast sprzedajemy Selene, dlatego że jesteśmy na wzroście prawie 10% na. kiedy, jak nie teraz? 10% wzrostu mamy na, na tej spółce, sprzedamy i myślę, że poniżej 20% odkupimy. Więc już zapowiadam, że jakiś tam odkup spróbujemy zrobić. Natomiast poziom ponad 22 zł jest super do. No taki nagły super wzrost, prawie 20%. Dalej kompremum plus 23,67. I to jest w ogóle chyba pierwszy raz, kiedy ja zauważam. No, jakieś tam pojedyncze były, ale, ale nie dwucyfrowe 23,67 w ciągu tygodnia i jest prawie 2,70 za akcję. Dalej mamy MFO, i tutaj e, sytuacja zgoła odmienna minus 14,7 i, 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 i zamykamy tydzień poniżej 30 zł. E, malutko, bo kupowaliśmy grubo ponad 40, więc na MFO mamy, e, mamy minusy. Merkor minus 1,56. To są wyniki Merkora e, w, w skali tygodniowej ale widzę, że piątek z lekkim odbiciem był, w czwartek było najniżej. Na końcu Sanok, minus 2,18, też bez większej historii. Nasz portfel odbił się znacząco, bo jesteśmy na poziomie minus 12,7. Jedenka z przodu to lepiej niż dwójka, gdy mówimy o minusach. Tak, minus 12,7 to jest wynik naszego portfela i liczę na to, że ten ta sprzedaż i późniejszy odkup Seleny również się przyczyni do tego, żebyśmy tam już bliżej tych 10-9... Bliżej zera, żebyśmy byli... No tak, tak, żebyśmy się zbliżali z powrotem do, do tego, co byśmy chcieli. Generalnie rzecz ujmując, dla giełdy, dla naszego portfela był to, był to udany tydzień, przede wszystkim dzięki Selenie. I bo wcale nie mamy dosyć duży udział portfela. No i grupa Kenty, te ponad 5% to, to również jest dobry, dobry wynik. Przedstawione informacje nie stanowią porady inwestycyjnej, a gra na giełdzie wiąże się z dużym ryzykiem. Każda inwestycja powinna zostać poprzedzona szczegółową analizą. Tak. No, My polecamy lekturę nowego listopadowego numeru forum branżowego. A kto ma, to niech sobie zerknie do listopada. O, również listopad. Tak. 2006, e, dokładnie lat temu. E, 16. 16? Jak się zmienił nam tutaj prezes okna I co, co mówił wtedy? Co tak. mówił wtedy, co mówił teraz? Mhm. E, więc polecamy, a teraz przed nami jeszcze oczywiście słuchar na koniec. To w kontekście kontynuacji budów i rozpoczętych procesów inwestycyjnych. Dlaczego długopis dostał kredyt na mieszkanie? Bo miał wkład własny. Dobry, dobry słuchar. No, my się żegnamy. Za tydzień zapraszamy. Tak, do zobaczenia i do usłyszenia.